Dziś chcę z Tobą porozmawiać o przyspieszeniu ziemskim, które oznaczane jest tradycyjnie małą literką G i podawane jest jako 9,81 metra na sekundę kwadrat w kierunku środka Ziemi albo zgodnie z konwencją, którą stosowaliśmy przez ostatnie kilka filmików, jest podawana jako minus 9,81 metra na sekundę kwadrat, gdzie ten minus oznacza, że to jest to wektor skierowany w dół, a dokładniej to do środka Ziemi. Jeśli to jest Ziemia, gdzieś tu jest jej środek, to w jej kierunku jest skierowany wektor przyspieszenia ziemskiego. Jedna z interpretacji tej stałej fizycznej jest taka, że jest to przyspieszenie spowodowane działaniem siły grawitacji w pobliżu powierzchni Ziemi, doznawane przez ciało, i tutaj podkreślam innym kolorem, bo to jest ważne, spadające swobodnie. No jest to jedna z interpretacji tej stałej, ale zauważ, że jest ona bardzo wąska, dotyczy bardzo niewielu ciał. Jak się rozejrzysz wokół siebie, to bardzo mało będzie takich przedmiotów, które w Twoim otoczeniu spadają swobodnie. Jeśli coś rzucisz, to przez chwilę będzie swobodnie spadać, a po chwili przestanie, bo uderzy w coś, w ziemię, w stół, w podłogę i ten swobodny spadek bardzo szybko się kończy. Prawda? Na przykład mamy leżący na stole jakiś klocek, jakiś przedmiot, niech to będzie na przykład klocek. I czy on spada swobodnie? No nie, oczywiście działa na niego, jak na wszystko, siła grawitacji skierowana w ten sposób, ale ponieważ naciska on tutaj na powierzchnię stołu, to działa na niego również siła reakcji ze strony stołu. Tutaj staram się narysować prosty, można nazwać tak, siła reakcji, która dokładnie równoważy tę siłę grawitacji. Siła wypadkowa, przez W oznaczam wypadkowa, to jest równa dokładnie zeru i ciało nie spada swobodnie, nie przyspiesza. I co, czy do takich ciał, które leżą na czymś, na które działa pewna siła grawitacji, ale jest ona równoważona w taki sposób, że te ciała swobodnie nie spadają, czy do takich ciał nie można w żaden sposób zastosować tej stałej? Otóż można i tutaj z pomocą przychodzi nam taka znacznie szersza interpretacja tej stałej, która mówi, że jest ona równa natężeniu pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi. Pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, to co to jest pole, w wypadku pole grawitacyjne, ale w ogóle pole w fizyce. Otóż z polem mamy do czynienia, jeśli każdemu punktowi w przestrzeni możemy przypisać jakąś wielkość fizyczną. Może to być wielkość skalarna, na przykład temperatura, tak? Mamy pokój, pomieszczenie i w każdym punkcie panuje jakaś temperatura. Na przykład jeśli tutaj mamy, w tym miejscu leżą kostki lodu, to tu w tej okolicy te temperatury będą trochę niższe. Jeśli tutaj leży rozżarzony kawałek żelaza, to tu te temperatury będą trochę wyższe, natomiast pomiędzy będzie jakiś będą te wartości temperatury się zmieniać jakoś płynnie od tych wartości niższych do wyższych. To jest przykład pola skalarnego, czyli że każdemu punktowi przestrzeni jest przypisana po prostu liczba, ale może być też pole wektorowe, które każdemu punktowi przestrzeni przypisuje wektor. Na przykład mamy powierzchnię Ziemi, tak, gdzieś tutaj jej środek i wiemy, że jeśli powiedzmy tutaj umieścimy ciało o jakiejś masie m, to będzie na nie działać siła grawitacji, której wartość będzie równa tej masie m pomnożonej razy wartość przyspieszenia ziemskiego. I możemy to interpretować w ten sposób, że do różnych punktów w przestrzeni, tu w pobliżu powierzchni Ziemi, przypisany jest odpowiedni wektor siły grawitacji i wartość tej siły przypadająca na jednostkową masę będzie zadana właśnie przez wartość tej stałej. Niech to nasze ciało ma masę 10 kg. Wartość siły grawitacji, jaka na nie działa, to będzie właśnie te 10 kg razy 9,81 metra na sekundę kwadrat, czyli 98,1 kg razy metr
przez sekundę kwadrat, no a to są te jednostki, to są jednostki siły, to są newtony. No a na ciało o masie 1 kg będzie działać siła o wartości 9,81 kg razy metr na sekundę kwadrat, czyli 9,81 newtona. Więc nam ta stała mówi o wartości siły grawitacji działającej na jednostkową masę. Tak, i mówimy tutaj o polu grawitacyjnym, gdyż właśnie tutaj możemy też powiedzieć, że to, że przyspieszenie ziemskie to jest 9,81 metra na sekundę kwadrat w kierunku środka Ziemi, zadaje nam po prostu regułę, według której przypisujemy siłę grawitacji działającą na ciało znajdujące się w tym punkcie. I tutaj akurat, jak widzisz, definicja ta jest szersza, ponieważ obejmuje również ciała niespadające swobodnie. Już mówi tylko o sile grawitacji, jaka działa na to ciało, natomiast może na nie działać jeszcze szereg różnych innych sił. Siła reakcji podłoża, która sprawia, że to ciało wcale nie spada swobodnie, tylko spoczywa, leży po prostu na czymś. Albo na przykład siła oporu powietrza, która sprawia, że jeśli jest dostatecznie duża i nie można jej zaniedbać, która sprawia, że spadek ciała już nie ma charakteru ruchu jednostajnie przyspieszonego. Cały szereg różnych innych sił może działać na ciało, ale przy takiej interpretacji stałej, tej stałej G małe, można ją stosować do wyznaczania siły grawitacji działającej na wszystkie ciała znajdujące się w pobliżu powierzchni Ziemi, a nie tylko na te, które spadają swobodnie ruchem jednostajnie przyspieszonym właśnie z tym przyspieszeniem. Nie wiem, czy ten komentarz wyczerpuje temat, na pewno nie, ale mam nadzieję, że okaże się on dla Ciebie przydatny i kształcący. Jeszcze taka jedna uwaga na koniec, że ta wartość przyspieszenia ziemskiego jest to wartość średnia, ponieważ Ziemia nie jest idealną kulą, to na biegunach przyspieszenie jest inne niż na równiku. Natomiast ta wartość 9,81 metra na sekundę kwadrat jest słuszna dla takich średnich szerokości geograficznych, na przykład no na terenie Polski wynosi ona mniej więcej tyle. Natomiast w rzeczywistości oczywiście zależy zarówno od szerokości geograficznej, jak i od wysokości nad poziomem morza.